No witam, jeszcze mały tuning pontonu i na wodę. I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, ten mój wynalazek. Zapraszam Was na krótki filmik z pływania i z praktyczności tego namiociku, co zrobiłem. Udało się dojechać bez mandatu, ale pogoda deszczowa się zrobiła. To pozwoli przetestować ten mój wynalazek. Do rzeczki nie ma daleko, jakoś tutaj sobie poradzę z górki. I tam koło drzewa gdzieś będę się wodował. Także pogoda, widzicie, jaka jest deszczowa, ale to nic. Dobra, biorę się za uzbrajanie pontonu i widzimy się już na rzece. Jeszcze małe ujęcie. Jak już to złożyłem, zajęło mi to gdzieś 15 minut. Wykorzystałem do tego ścianki od namiotu, co mam. Silnik założony. Tak to tu wygląda. No mówię, jest to na patencie. Jeśli się okaże, że wytrzyma mi ten stelaż i to wszystko, to po prostu będę zadowolony z tego i wtedy wykorzystam inne materiały, żeby to zrobić. Ok, no to już idę na wodę. Dobra, wchodzę. Pomału przestaje padać, gdzie będzie można zwinąć namiocik do góry, ale dobra, chodzę do wody i zaczniemy płynąć. To wam powiem, ale zadaszenie zdaje egzamin. Deszcz pada, na mnie oczywiście nie pada i jest ok. Małym kosztem zrobione, wszystko się tutaj trzyma. Po południu ma być słońce. No to podbija wszystko tak jak tutaj, bo już mniej pada, to podbijałem. Także jak to tak jest, małym kosztem idę sobie zrobić daszek, a takie daszki to po 1600 zł są na taki ponton. No masakra cena normalnie, a tutaj samemu idzie raptem, żeby 200 zł wydałem na to, żeby górę zrobić i ściany tylko wykorzystałem od tego, od namiotu. Także prawie za 200 zł jest namiot. Dobra, płyniemy dalej. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze mną chwilę, wam coś pokażę. Nie potrzeba było nic przyklejać do pontonu, a nawinienie mi weszło z tamtej łódki tutaj, co widzicie. Też ma takie pokrowce porobione, stara łódź. I tak po prostu można powiedzieć, że spakowałem z tego. Taki miałem właśnie pomysł, żeby podobnie zrobić. Muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony. Jest ok, pomału przestaje padać. Delikatnie kropi, zaraz ściągam to. I już. Tak stuningowany. Teraz to wszystko ładnie do góry sobie podwinę. Krzesełko też na patencie. Wszystko na patencie. Ale najważniejsze, że działa. I co sądzicie? Napiszcie w komentarzach, jak to oceniacie, ten mój śmieszny pomysł. Ale tak jak powiedziałem, ważne, że działa. Tu jest teraz wszystko zwinięte, a już prawie nic nie pada, także mogę płynąć sobie dalej. A w razie znowu, bo zapowiadałem jakieś burze, 5 minut i jest wszystko rozciągnięte, tak jak było. Także taki, jak widzicie, to jest patent. Dzięki wam za oglądanie i napiszcie, co, tak mówiłem, co sądzicie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. O, zawsze mnie ciekawe, jakieś pomysły się mają. Aha, jeszcze tutaj latem to będą panele na dachu fotowoltaiczne. Bo jak będę pływał na silniku elektrycznym, tam gdzie nie można na spalice pływać, to wtedy będą panele zasilały od razu mi akumulatory. Także tutaj dwa elegancko panele wejdą. Nie wiem, czy tu jeszcze z boku czasami nie dam. No, wymyślę coś na pewno. Dobra, dziękuję wam za uwagę. Miłego dnia, chociaż deszczowy dzień. Nie wiem jak gdzie indziej, ale Wielkopolska to deszczowo. No i trzymajcie się.
do następnego. Dobra, trzeba odpływać. Cześć wam. Kółeczka już podniesione do góry i ku przygodzie, można szybko płynąć. I jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się, do następnego razu.